Polska ma doskonałe warunki do prowadzenia gospodarstw ekologicznych. Obecnie w kraju mamy blisko 20 tysięcy gospodarstw rolnych, które prowadzą produkcję w systemie ekologicznym. Najwięcej w warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Często są to małe i średnie gospodarstwa, które sprzedają żywność na rynek lokalny. Gospodarstwa prowadzące produkcję metodami ekologicznymi mogą być wspierane przez dopłaty ekologiczne. W wielu przypadkach trzeba stawiać nie właśnie na ilość, a trzeba stawiać na jakość. I to jest olbrzymia szansa dla tych polskich małych i średnich gospodarstw. To są warunki, gdzie możemy stworzyć takie perspektywy, że te małe i średnie gospodarstwa mają szansę się rozwijać, korzystając właśnie z bieżącej perspektywy budżetowej i ze wsparcia, które daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale też musimy pamiętać, że kolejna perspektywa, czyli Krajowy Plan Strategiczny, czyli ekoschematy, czyli rolnictwo ekologiczne, to też są konkretne środki. I w tym w okresie konwersji, czyli w okresie przechodzenia z rolnictwa tradycyjnego na rolnictwo ekologiczne, ale również w tym okresie już upraw ekologicznych, to jest olbrzymia szansa i ta struktura samych gospodarstw ekologicznych, ale przede wszystkim struktura klientów i konsumentów, która bardzo istotnie rośnie z roku na rok. Również w 2022 roku rolnicy ekologiczni mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, to jest działania Rolnictwo Ekologiczne. Wsparcie to obejmuje zarówno uprawy w okresie konwersji, jak i uprawy już ekologiczne. Wnioski o przyznanie płatności ekologicznych są składane w terminie składania wniosków o płatności bezpośrednie, czyli od 15 marca do 16 maja 2022 roku. Warto wspomnieć, że stawki dopłat w 2021 roku zostały podniesione średnio o 27%. To jest olbrzymia szansa, żeby te gospodarstwo, korzystając z tych dodatkowych środków, oprócz tych płatności na tak zwaną konwersję, czyli przechodzenie z rolnictwa tradycyjnego do rolnictwa ekologicznego, a później już same płatności w samym rolnictwie ekologicznym, to jest to zniwelowanie kosztów i tych pracowniczych, ale również i tych kosztów upraw po to, żeby to rolnictwo było zdecydowanie bardziej konkurencyjne. Pan Daniel Roszczyk prowadzi gospodarstwo sadownicze w miejscowości Rembertów koło Tarczyna. Uprawia jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie i maliny. Korzysta z dopłat ekologicznych, bo to spore wsparcie finansowe dla gospodarstwa. Każdy pieniądz się przydaje tak naprawdę w gospodarstwie, żeby to funkcjonowało lepiej. Chociażby na paliwo czy na inne środki potrzebne do gospodarstwa, do pracy tak naprawdę. To są dopłaty do nasadzeń roślinnych. To nie są dopłaty takie jak na przykład na gołe pole. To są wyższe dopłaty, tak? Bo to są uprawy wieloletnie. I tak charakteryzuje się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Pod uwagę bierze się właśnie ten czynnik, że mamy uprawę wieloletnią i te dopłaty są troszeczkę wyższe dla sadowników. Dopłaty ekologiczne w ramach działania Rolnictwo Ekologiczne PROW 2014-2020 można uzyskać do powierzchni upraw rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych, paszowych na gruntach ornych i trwałych użytków zielonych. W zależności od grupy upraw oraz od tego, czy dana uprawa jest w okresie konwersji, czy też po okresie konwersji, stawki płatności ekologicznych w 2022 roku są na tym samym poziomie, co stawki w 2021 i wynoszą od 631 zł na hektar w przypadku trwałych użytków zielonych do nawet 2591 zł na hektar dla podstawowych upraw sadowniczych w okresie konwersji. Obecnie w gospodarstwach ekologicznych trwają wiosenne prace. Tak jak w sadzie pana Daniela Roszczyka. Kończą się ostatnie prace związane z cięciem sadu, czyli z pielęgnacją drzew. To jest ważna czynność na wiosnę, którą musimy wykonać, no, można powiedzieć, do kwitnienia, prawda? Trzeba drzewo prześwietlić, usunąć stare pędy, które nam przeszkadzają, które rywalizują z przewodnikiem czy z gałęziami. Przez to nam się drzewo potem odwdzięczy ładnym owocem i na pewno też kolorowym, bo przez to, że przetniemy sad, przetniemy te gałązki, które nam są niepotrzebne, drzewo na tym nie ucierpi, więc to są teraz takie prace, że przycinamy, później te gałązki wykosimy albo można też je zebrać i spalić. Też takie są metody. I będzie już sad przygotowany do prac, do tego rozruchu wegetacyjnego. Pąki zaraz zaczną puszczać, zaczynają już tu nabrzmiewać te pąki owocowe i zaraz zaczną
zaraz zaczną puszczać i przygotowywać się będą do kwitnienia. Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych, konsumenci coraz częściej poszukują żywności powstałej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Jest to zupełnie inny proces powstawania owoców, jaki jest w kasadach konwencjonalnych, dlatego że po prostu tutaj zupełnie musimy zapomnieć o tym, co było kiedyś robione w konwencji. Przede wszystkim bardzo duży nacisk kładzie się na wzbogacanie gleby, na to, żeby składniki mineralne były w ziemi. I rośliny potem czerpią sobie z tego bardzo dużo związków i dzięki temu są silniejsze. My nie zwalczamy chorób, my uodparniamy rośliny. Uodparniamy rośliny, żeby były zdrowsze, żeby lepiej przetrzymywały trudne warunki. Rynek produktów ekologicznych rozwija się z roku na rok. Ja swoje owoce, sprzedaż opieram na jakby dwóch gałęziach sprzedaży. Pierwsza to jest sprzedaż hurtowa, tak, owoców, z racji tego, że mamy w gospodarstwie kilka hektarów, więc trochę tych owoców jest. A druga to jest sprzedaż oparta o rolniczy handel detaliczny. Zdarza się, że przyjeżdżają do nas klienci zobaczyć, jak funkcjonuje gospodarstwo, ponieważ gospodarstwa ekologiczne ze swojej struktury są bardzo transparentne. I po prostu zawsze ktoś może przyjechać zobaczyć, jak my pracujemy, jak to gospodarstwo wygląda, czy te owoce rzeczywiście są zdrowe i jak one powstają. Już w niektórych odmianach truskawek ekologicznych zaczynają pokazywać się kwiaty. To oznaka, że już niebawem będą dostępne na rynku truskawki z upraw ekologicznych. Odkryliśmy tutaj akurat odmianę truskaweczki, moim zdaniem najpryszniejsze na świecie, a zwłaszcza w uprawie ekologicznej. Zabiegi tu już były zrobione, pierwsze przed przykryciem agrotkaniną, miedzianem. Teraz lada moment już będą szły mikroorganizmy probiotyczne i dokarmianie bioalgami, żeby zastymulować tą roślinę do wzrostu. Tu już widzimy pierwsze, pokazują się już kwiatuszki, jeszcze drobniutkie oczywiście, to jest dopiero właśnie będzie wszystko startować, coraz więcej. Ten tydzień pokaże właśnie ten trochę ciepła, jak szybko ta wegetacja ruszy. Jeżeli truskawka kwitnie, to jest do 3 tygodni i mamy pierwsze zbiory, czyli jak dobrze pójdzie wszystko, to pod koniec kwietnia powinny być pierwsze truskawki, które będą rozpieszczały wnętrze moich fantastycznych, ekologicznych konsumentów. Zbigniew Hajencki, właściciel tego gospodarstwa, jest przekonany, że produkcja żywności ekologicznej w głównej mierze zależy od gleby. Bardzo ważne jest nawożenie organiczne, komposty i oborniki. To pozwala utrzymać poziom próchnicy, a wtedy rośliny są zdrowe i bardziej odporne na choroby. Tu jest przykład typowy pracy najlepszych organizmów glebowych, czyli dżdżownic. Oczywiście jak jest dobra mikroflora gleby, tu dżdżownice robią kawał dobrej roboty, czyli spróchniają tę ziemię, mieszają, tworzą humusy. Po prostu potrzebna jest organika, wtedy są i dżdżownice, i wszystkie te stworzonka glebowe, które spróchniają tą ziemię, przerabiają tą materię organiczną i udostępniają składniki nawozowe dla naszych fantastycznych roślin, które potem oddają nam to w naszym fajnych owocach. Tutaj widzimy te wszystkie takie małe kupeczki, tak? To jest właśnie przerobienie dżdżownic, które wciągają pod ziemię materię organiczną, zjadają ją i wytwarzają humus. Produkcja ekologiczna jest szansą dla polskich gospodarstw rolnych do zaistnienia na rynku żywności wysokiej jakości, na którą jest coraz większy popyt. Rolnicy ekologiczni mają do wykorzystania coraz więcej kanałów dystrybucji, zarówno w ramach RHD, jak i przez specjalnie uruchomioną platformę internetową Polski e-Bazarek. Dodatkowo należy pamiętać, że rozpoznawalność logo produkcji ekologicznej w Polsce wynosi 70%, co świadczy o świadomości polskich konsumentów, którzy wiedzą, czym charakteryzuje się żywność ekologiczna, dlaczego jest droższa od konwencjonalnej i są gotowi ten koszt ponieść. Świadomość ludzi, jak wiemy, wzrasta, tak? Wiedzą, że żywność ekologiczna to jest właśnie ten potencjał, który daje zdrowie i siły witalne dla organizmu. Zawsze mi się wydaje, że będzie, tak? Wiadomo, teraz jest, no, większy będzie popyt, wiadomo, mamy więcej Ukraińców jeszcze, tak? Czyli będzie większe zapotrzebowanie na żywność, myślę, że znacznie wzrośnie w tym roku na tą żywność, tak? Są też ludzie, którzy też z Ukrainy oczywiście też spożywają taką żywność, bo sam widziałem w sklepie ekologicznym ludzi z Ukrainy, którzy kupowali żywność ekologiczną.
Perspektywą dla dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego jest przede wszystkim promowanie oraz informowanie o tym systemie, pokazywanie dobrych praktyk, a także możliwości, jakie daje produkcja ekologiczna. Przede wszystkim musimy pamiętać o tych gospodarstwach, które są na przykład do 10 hektarów, bo to jest między innymi produkcja zrównoważona roślinna i zwierzęca, gdzie będzie dodatkowa płatność w kolejnej perspektywie, czyli w ramach Krajowego Programu Strategicznego, ale również dla tych wsparci, dla tych gospodarstw do 10 hektarów, które zamierzają zajmować się rolnictwem ekologicznym. Pomocą dla rolnictwa ekologicznego jest możliwość uzyskania obecnie wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w przyszłości wsparcia w ramach interwencji objętych planem strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Oczywiście producenci ekologiczni korzystają z dopłat do hektara. One są znacznie wyższe niż zwykłe konwencjonalne dopłaty. Więc to jest dosyć spory zastrzyk też dla gospodarstw ekologicznych.